Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Szanowni Państwo, mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystą Akademię z okazji Dnia Górnika Barbórka 2019. Jak co roku spotykamy się, aby uczcić górnicze święto. Jest nam miło, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie i zechcieli razem z nami być w tym bardzo ważnym dla całej braci górniczym dniu. Poczty sztandarowe wprowadzić.
Proszę złożyć. Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Dyrekcji oraz Zakładowych Organizacji Związkowych i pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, pragnę powitać, a w historii naszej kopalni po raz pierwszy na Akademii Górniczej, pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Dziękujemy, panie prezydencie, za przybycie. Bardzo dziękujemy. Witamy posłów na Sejm 9 kadencji. Panią Agnieszkę Soin, pana Stanisława Żuka. Witamy serdecznie senatorów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Rafała Ślusarza, pana Krzysztofa Mróz. Witamy przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej Polskiej w osobach. Pan Adam Gawęda, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji aktywów państwowych. Witamy panią Marzenę Machałek, wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Witamy pana Piotra Dziadzio, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, głównego geologa kraju. Witamy pana Rafała Misztala, zastępcę dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska. Kancelarię Prezydenta reprezentuje pan Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy w naszej kopalni. Witamy pana Jarosława Kresa, wojewodę dolnośląskiego. Pana Cezarego Przybylskiego, marszałka województwa dolnośląskiego. Pana Artura Bielińskiego, starostę powiatu zgorzeleckiego. Witamy burmistrzów miast Bogatyni, Lubania, Zawidowa i Zgorzelca. Witamy panów bardzo serdecznie. Witamy przedstawicieli wszystkich samorządów terytorialnych działających na terenie powiatu zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego. Witamy gospodarzy gmin Zgorzelca, Zawidowa i Sulikowa. Witamy was serdecznie. Miło nam powitać Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej pod przewodnictwem pana Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu. Witamy pana wiceprezesa zarządu, pana Marka Pastuszko. Serdecznie witamy Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w osobach pana Roberta Ostrowskiego, prezesa zarządu, oraz wiceprezesów pana Marka Ciapały, pana Zbigniewa Kasztelewicza, pana Andrzeja Kopertowskiego. Serdecznie witamy członka Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, pana Cezarego Bujaka. Są z nami i serdecznie witamy pana Kamila Długosza, zastępcę dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Witamy pana Waldemara Kulaszkę, dolnośląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Witamy panią Marię Michoń, zastępcę Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Dziękujemy za przybycie i witamy serdecznie dyrektorów departamentów Polskiej Grupy Energetycznej, dyrektorów oddziałów i departamentów działających w strukturze PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, prezesów spółek zależnych, przedstawicieli służb mundurowych, medycznych, środowisk akademickich współpracujących z przemysłem górniczym oraz Kościoła. Szczególnie witamy naszych kapłanów. Witamy przedstawicieli związków zawodowych działających w naszej kopalni i ich gości. Serdecznie witamy przewodniczącego Krajowej Komisji NSZZ Solidarność, pana Piotra Dudę. Witamy panią wiceprzewodniczącą OPZZ, panią Barbarę Popielarz.
Witamy także pana Jarosława Grzesika, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz pana Jana Krasińskiego, przewodniczącego regionu dolnośląskiego NSZZ Solidarność 80. Witamy również wszystkich pozostałych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, zwłaszcza aktualnych i byłych pracowników kopalni Turów. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie. Górnicze święto to wyśmienita okazja do dokonania podsumowań i ocen. To również sposobność do spojrzenia w przyszłość, przedstawienia planów i zamierzeń na najbliższe lata. O zabranie głosu prosimy pana Roberta Ostrowskiego, prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Dostojni goście, drodzy górnicy, szanowny panie prezydencie. Jest mi niezmiernie miło spotkać się z państwem na dzisiejszej akademii uświetniającej obchody Dnia Górnika w Turowie. Jesteśmy zaszczyceni obecnością pana prezydenta Andrzeja Dudy. Witamy panie prezydencie. Uroczystości barburkowe w Zagłębiu Turoszowskim obchodzone są od przeszło 70 lat. Przez te wszystkie lata funkcjonowania oddział kopalni węgla brunatnego w Turowie przeszedł wiele transformacji. Jednak w dalszym ciągu jest on najważniejszym podmiotem w tej części kraju. Zawsze będziemy pamiętać, że Turów jest matecznikiem polskiego górnictwa węgla brunatnego. Pamiętajmy, że ponad 30% krajowej energii elektrycznej produkujemy dzisiaj z węgla brunatnego, z brunatnego złota. A udział naszej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w krajowym wydobyciu tego surowca sięga aż 77%. To najlepszy dowód na to, że umiemy korzystać z doświadczenia turoszowskich pionierów. Szanowni państwo, tradycyjna górnicza barburka jest w naszej organizacji pomostem łączącym nie tylko przeszłość z teraźniejszością, ale, o czym jestem przekonany, również z pomyślną przyszłością całej grupy kapitałowej PGE. Tradycja i nowoczesność turoszowskiego kompleksu nawzajem się uzupełniają, a z punktu widzenia procesu transformacji energetycznej to niezwykle istotne. Realizowane przez spółkę PGE GiEK inwestycje w nowe moce wytwórcze, które zastąpią wycofywane z eksploatacji jednostki starszej generacji, są doskonałym tego przykładem. Budowa nowego bloku w elektrowni Turów sprawi, że węgiel z kopalni Turów wykorzystany będzie jeszcze efektywniej, a to będzie wpływać na przyszłość i dalszy rozwój całego kompleksu. Mówiąc o przyszłości, nie można zapominać, że przy zmieniających się uwarunkowaniach prawnych oraz coraz ostrzejszych wymaganiach Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i ekologii, działalność kompleksu wiąże się z zobowiązaniami wobec społeczeństwa. Wydobywając węgiel wyłącznie w obszarze określonym w obowiązującej koncesji, odgrywamy ogromną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, a równolegle, zwracając szczególną uwagę na zrównoważony rozwój firmy, prowadzimy działania w zakresie kompensacji skutków działalności górniczej czy rekultywacji terenu. Szanowni państwo, Dzień Górnika jest najlepszą okazją do przekazania podziękowań wszystkim osobom, z którymi kopalnia ma zaszczyt współpracować. Słowa podziękowania przekazuję również naszym parlamentarzystom i samorządowcom województw, na terenie których prowadzimy swoją działalność. Dziękuję zarządowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej za wsparcie. Dziękuję firmom oraz jednostkom naukowo-badawczym współpracującym z naszą kopalnią. Szczególne podziękowania składam na ręce rektorów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej oraz dyrektorom i Wyższego Urzędu Górniczego. Dziękuję także stronie społecznej za konstruktywny dialog oraz naszym sąsiadom, dyrekcji i załodze elektrowni Turów za partnerskie i przyjacielskie relacje.
Drodzy górnicy, w tym wyjątkowym dla Was dniu w imieniu zarządu i pracowników spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna życzę Wam spokojnej i bezpiecznej pracy. Państwa sumienna praca, niezależnie od zajmowanego stanowiska, to nasz szczególny kapitał. Dlatego każdemu z Państwa za miniony rok pracy bardzo dziękuję w imieniu własnym i całego zarządu. Serdeczne gratulacje składam wszystkim odznaczonym pracownikom. Wszystkim górnikom Turowa życzę błogosławieństwa świętej Barbary, niezawodnej patronki i opiekunki. Szczęść Boże górnikom, niech żyje nam górniczy stan. Bardzo dziękujemy, panie prezesie, to dla nas budujące. Szanowni Państwo, z okazji Górniczego Święta za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz naszej kopalni zostaną wyróżnione osoby, które swoim poświęceniem wpisały się na trwale w historię polskiego górnictwa odkrywkowego. Wyrazem tego będą odznaczenia, które już za chwilę otrzymają zasłużeni pracownicy naszej kopalni. Ceremonię dekoracji poprowadzi Kancelaria Prezydenta. Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Mam zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, z okazji Górniczego Święta Barbórki 2019 nadał odznaczenia państwowe zasłużonym górnikom i pracownikom PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Zapraszam Pana Prezydenta. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy odznaczeni zostali za zasługi w działalności społecznej i związkowej Złotym Krzyżem Zasługi. Pan Waldemar Bochonos. Pan Robert Cebula. Pan Janusz Flis. Pan Waldemar Szlesicki. Pan Bogdan Szydłowski. Za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej Brązowym Krzyżem Zasługi. Pani Ewa Brylska.
pani Iwona Skrzypczyk. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medalem złotym za długoletnią służbę. Pan Krzysztof Banasik. Pan Stanisław Bednarz. Pan Jan Bojanowski. Pan Franciszek Chyła. Pan Marek Dołkowski. Pan Stanisław Janusz. Pan Grzegorz Kozłowski. Pan Piotr Kozłowski. Pan Aleksander Lesicki. Pan Andrzej Marczyk. Pan Marek Milewski. Pan Karol Miszczyk. Pan Tomasz Pawłowski. Pan Marek Wierzalis.
Pan Robert Zielony. Medalem srebrnym za długoletnią służbę. Pan Adam Ejdys. Pan Krzysztof Frodyma. Pan Robert Piaśnik. Pan Tomasz Pluta. Pan Łukasz Rebiger. Pan Grzegorz Warisela. Pani Grażyna Zalewska. Medalem brązowym za długoletnią służbę. Pan Damian Bąk. Pan Marcin Szewczyk. Szanowna Pani Minister, Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Szanowni Panowie Prezesi, Szanowni Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych, Czcigodni Kapelani, Szanowni Panowie Komendanci, Oficerowie, wszyscy dostojni przybyli goście, ale przede wszystkim wielce, wielce szanowna braci górnicza, wielce szanowni pracownicy kopalni i elektrowni w Turowie. Bardzo jeszcze raz serdecznie wszystkich witam i pozwolę sobie powiedzieć to, co jest tradycją górniczą na przywitanie. Szczęść Boże! Szczęść Boże całej braci górniczej! Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Kiedy popatrzymy na dane statystyczne państwa zakładu, można powiedzieć kombinatu, przede wszystkim kopalni, to widzimy, jak ogromne jest jej znaczenie dla Polski. Mówiliśmy dzisiaj 72 lata tej kopalni pracującej cały czas dla Polski. Tak, ale to tak naprawdę na tym terenie tradycja górnicza, która sięga znacznie, znacznie wcześniej, bo zaczęła się, śmiało można powiedzieć, gdzieś w
przed połową XVIII wieku i wprawdzie nie oczywiście w takiej skali jak dzisiaj, ale trwała cały czas i rosła tutaj na tych terenach. Rzeczywiście te 72 lata temu ruszyła tutaj pełną parą kopalnia, która przez cały ten czas budowała potencjał energetyczny Polski, która przez ostatnie 30 lat rzeczywiście w ogromnym stopniu buduje potencjał energetyczny wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim, co bardzo mocno chcę podkreślić, zapewnia nam nasze bezpieczeństwo energetyczne. Bo jeżeli spojrzymy na tę długą, długą historię, śmiało można powiedzieć co najmniej trzech pokoleń pracowników, gdzie ta tradycja przecież tutaj bardzo często przechodzi z ojca na syna, z matki na córkę, pracy w tej kopalni, w tym zakładzie, w elektrowni, to powiemy tak, to jest miliard ton węgla wydobytych przez te ponad 70 lat, to jest 2 miliardy 300 milionów metrów sześciennych nadkładu, który także został wydobyty tutaj, w tych zakładach. To jest, proszę Państwa, dzisiaj 2 miliony 300 tysięcy gospodarstw domowych, dzięki wydobyciu węgla przez państwa, te gospodarstwa mają energię elektryczną, te gospodarstwa są pod tym względem bezpieczne, są zasilane, ci ludzie żyją normalnie, mogą się rozwijać, realizować swoje marzenia, plany, prowadzić swoje firmy, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, czuć się bezpiecznie. To jest wielkie zadanie i wielka służba, którą państwo realizujecie dla Polski. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Dla nas wszystkich, mówiłem to przed momentem dosłownie każdemu z państwa z osobna, którym wręczałem te odznaczenia państwowe, których zresztą bardzo, bardzo serdecznie gratuluję, ale chcę powiedzieć, że w jakimś sensie proszę to także przyjąć jako symbol uznania i mojego wielkiego szacunku składanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dla całej braci górniczej, bo oczywiście jest to górnicze święto, jest to święto także i patronki górników świętej Barbary, ale jest to także, proszę przyjąć, święto wszystkich tych, którzy pracują w tych zakładach, zarówno w zakładzie górniczym, jak i w elektrowni, we wszystkich spółkach, które współpracują. To jest państwa wielkie święto, święto także i tej ziemi. Tak jak powiedziałem, służby dla Polski, która jest bardzo ważna, służby dla Polski, która w szczególności patrząc na tą służbę górniczą, wcale nie jest łatwa, nie darmo. To właśnie święta Barbara, przed której figurą, przed rozpoczęciem dzisiejszej uroczystości złożyliśmy kwiaty, za co także bardzo dziękuję, że ona tutaj jest, że mogliśmy tą naszą dzisiejszą uroczystość właśnie od niej zacząć. Dziękując jej z jednej strony za opiekę nad górnikami, ich rodzinami, wszystkimi pracownikami tych zakładów, ale z drugiej strony także patrząc przez ten pryzmat na służbę górniczą, służbę, która jest służbą niezwykłą. Tak jak powiedziałem, nie darmo to właśnie ta święta Barbara jest przecież od połowy XVI wieku, czy nawet XV wieku patronką górników. Jest także, jak wszyscy Państwo dobrze wiecie, patronką szybkiej, łagodnej śmierci. O taką właśnie łagodną i spokojną śmierć ludzie do świętej Barbary się modlą. Jest kilka grup zawodowych, których patronką właśnie z tego względu ona jest. Ta młoda dziewczyna, męczennica, zakatowana i zamordowana, ponieważ nie chciała się wyrzec swojej wiary chrześcijańskiej. Jest patronką górników, ale oprócz tego jest także i patronką strażaków, jest patronką rybaków, jest patronką żeglarzy, jest patronką także i saperów, wszystkich tych, którzy z racji wykonywanych przez siebie obowiązków nie znają dnia ani godziny, a w ich pracy zdarza się czasem ten nieprzewidziany moment, w którym następuje nieszczęście i ludzie giną. To w zeszłym roku, czy nawet w tym roku można powiedzieć, cały czas jeszcze trwającym, 20 górników, którzy w Polsce w czasie swojej górniczej służby odeszli na wieczną szychtę. Taka jest specyfika tej górniczej służby i wiemy dobrze o tym, że
z tym właśnie elementem, czy to w kopalniach węgla kamiennego, kopalniach innych podziemnych, człowiek się liczy z tąpnięciem, zawałem, innym wypadkiem, tak tu liczy się z osunięciem ziemi i z innym wypadkiem, który w czasie tej górniczej pracy, także i w kopalni odkrywkowej, choć wydawałoby się, że pod jasnym niebem, także i może się zdarzyć. I czasem się zdarza. I to jest właśnie to, co też w jakimś sensie z jednej strony prowadzi górników do tego tronu świętej Barbary, by się pomodlić za swoje rodziny, za swoją pracę, służbę, za swoje bezpieczeństwo, ale z drugiej strony także i każe darzyć te właśnie zawody pod tym znakiem wykonywane wielkim szacunkiem i specjalną estymą. I proszę mi wierzyć, tak też się, jak Państwo zresztą widzicie, u nas dzieje. Rzeczywiście zawód górnika, rodziny górnicze mają ten szczególny status w Rzeczypospolitej, z czego ja osobiście się bardzo cieszę. Mam też niezwykły szacunek do tradycji i tej specyficznej kultury, jaka panuje wśród społeczności, szeroko pojętej społeczności górniczej, bo nie tylko samych górników, ale także ich rodzin. Niezwykłej wspólnoty i niezwykłej więzi, która jest. Tej więzi, która górników, ratowników pcha ku temu, żeby z narażeniem własnego życia iść i do samego końca nieść pomoc swoim kolegom. Dopóki ich nie odnajdą, nie ustają nigdy w pomocy. Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś został nieodnaleziony pod ziemią, choćby wszyscy mówili, że nie ma już żadnych szans. Idą i nie przerywając akcji ratunkowej cały czas, mimo wszelkich ryzyk trwają. To więź rodzin, żon, które nawzajem stoją przy sobie i wspomagają się w najtrudniejszych nawet chwilach. Razem, bo wiedzą, że każdą z nich może to spotkać. Bardzo często wynosząc ten obyczaj także ze swoich domów, przejmując je po swoich matkach, po swoich babciach. To właśnie to wszystko jest świętowane i podnoszone na piedestał każdego święta waszej patronki świętej Barbary. Ogromnie za to dziękuję. Dziękuję za ten trud górniczej pracy, dziękuję za także i podtrzymywanie tej tradycji i kultury również i tutaj na tej ziemi, gdzie to górnictwo także ma swoją specyfikę, choć jest inne niż to na Górnym Śląsku. Ale chciałem też powiedzieć, bo dużo się dzisiaj mówi o przyszłości, o tym, co będzie. Ten zakład, ta elektrownia także się rozwija i będzie się rozwijała. Rozwija się, bo powstaje tutaj nowy blok energetyczny, który wkrótce przyniesie energię elektryczną jeszcze dodatkowemu milionowi gospodarstw domowych. Opierając się na tym węglu, który tutaj jest wydobywany, ale z uwzględnieniem najnowocześniejszych, niskoemisyjnych technologii. To dzisiaj bardzo ważne. I mam nadzieję, że nikt dzisiaj nie wątpi w to, że wszyscy chcemy mieć jak najczystsze powietrze, że wszyscy chcemy oszczędzać otaczające nas środowisko naturalne, także i kierując się przecież wyrażoną w naszej Konstytucji zasadą zrównoważonego rozwoju, choćby rozumianą w ten tradycyjny sposób, że chcemy to, co nas otacza, także i przyrodę, i powietrze, i wszystko to, co dobre, zachować dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Ale ten rozwój musi być we właściwym pojęciu zrównoważony. Musimy z jednej strony inwestować w nowe technologie, to dlatego są tutaj właśnie panowie ministrowie i specjalizujący się w geologii, i specjalizujący się w ochronie klimatu, i specjalizujący się w górnictwie. Są tutaj obecni, swoją obecnością dając świadectwo szacunku, ale i przyszłościowemu myśleniu i dbałości o to, by Polska dobrze się rozwijała, by Polska była nowoczesna, ale przede wszystkim także i by Polska była bezpieczna. A bezpieczna to znaczy taka, w której energia elektryczna będzie, bo jak Państwo wiecie i jak powiedział nie tak dawno pan premier, najdroższa jest ta energia elektryczna, której nie dostarczono. Dzisiaj Państwa zakład, dzisiaj kopalnia i elektrownia zapewniają w ogromnym stopniu to bezpieczeństwo energetyczne dla Polski. Ogromnie za to jeszcze raz dziękuję i chcę podkreślić wagę tego wielkiego zadania i Państwa pracy w tym wszystkim i tym samym i służby dla Rzeczypospolitej i nas wszystkich. I chcę powiedzieć, żebyście wykonywali swoją pracę spokojnie,
A my będziemy inwestowali w miarę możliwości w badania, w rozwój i w poszukiwanie nowych technologii. Tak, aby to, nad czym państwo pracujecie, mogło być wykorzystywane nadal i przez najbliższe dziesięciolecia z pożytkiem dla Rzeczypospolitej w jak największym stopniu, także chroniąc środowisko naturalne i chroniąc klimat. To także oczywiście zmiany, które będziemy musieli wprowadzać i w naszym przemyśle, i w naszym miksie energetycznym. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, coś, co jest naszym wielkim przesłaniem i coś, co chciałbym, żeby zostało dobrze rozumiane. Mówiliśmy w zeszłym roku, prawie dokładnie rok temu w Katowicach w grudniu 2018 roku w czasie konferencji COP24 o tym, że wielkim przesłaniem rozsądnej ochrony klimatu na świecie i w takich państwach jak Polska, które mają swoje uwarunkowania i mają swój także i przemysłowy charakter, budowany i odziedziczony po wcześniejszych dziesięcioleciach. Niezwykle istotne jest przestrzeganie żelaznej zasady, którą nazwaliśmy just transition, czyli sprawiedliwej transformacji. Czyli transformacji ochrony przyrody, ochrony klimatu, ale w taki sposób, żeby to było bezpieczne dla człowieka i żeby było bezpieczne dla rozwoju i funkcjonowania państwa. A państwo to także, a może przede wszystkim mieszkający w nim ludzie. To pracownicy, to zakłady pracy, to poziom życia, który chcemy, żeby był coraz wyższy, to wreszcie bezpieczeństwo od energetycznego, poczynając poprzez, kończąc na tym socjalnym, aby właśnie praca była i żeby człowiek mógł godnie żyć. I kiedy mówimy o ochronie klimatu, to chcę bardzo mocno podkreślić, patrząc na interesy Rzeczypospolitej i naszego społeczeństwa, ten właśnie element będziemy podkreślali także i najmocniej. Tak, żeby ta transformacja, która będzie realizowana poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, ale także poprzez korzystanie, rozsądne korzystanie z naszych bogactw naturalnych i tego wszystkiego, co daje nam otaczający nas świat i przyroda, z odpowiednim wykorzystaniem myśli i pracowitości ludzkiej, służyło rzeczywiście rozwojowi Polski, a nie hamowało ten rozwój, niszczyło rodziny, załamywało ludzi i burzyło porządek i tak bardzo potrzebny nam wszystkim ład i spokój. Chcę państwa zapewnić o tym, że dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i dopóki ja w jakikolwiek sposób mam wpływ na to, w jakim kierunku Polska się rozwija i w jakim kierunku prowadzone są polskie sprawy, sprawą żelazną dla mnie będzie szacunek dla ludzi ciężkiej pracy, w tym dla ludzi polskiego górnictwa, szacunek dla Rzeczypospolitej, szacunek dla człowieka, który ciężko pracuje, aby utrzymać swoją rodzinę, któremu praca jest potrzebna po to, by on i jego rodzina mogli prowadzić godne życie. To się ludziom zwyczajnie od Rzeczypospolitej należy. I każdy musi także w swojej ideologii to uwzględniać. Wszystkim polskim górnikom, wszystkim szanownym państwu jeszcze raz dziękuję za trud pracy. Życzę udanego, bezpiecznego pod opieką świętej Barbary kolejnego roku pracy dla bezpieczeństwa i powodzenia państwa rodzin, dla bezpieczeństwa i wzrostu w siłę Rzeczypospolitej, dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Szczęść Boże. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Zapraszam osoby odznaczone do wspólnego zdjęcia z panem prezydentem.
Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu. Szanowni państwo, na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Dziękuję. Dziękujemy panie prezydencie, w imieniu górników czekaliśmy na takie słowa. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy wszystkim odznaczonym. Dziękujemy za zaangażowanie i sumienną pracę. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz wiele szczęścia i powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym. Szanowni państwo, dzisiejsza akademia to okazja do wysłuchania słów skierowanych do górniczej społeczności. Oddajemy więc głos naszym gościom i przyjaciołom. Bardzo proszę o wystąpienie pana Adama Gawędę, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji aktywów państwowych. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szanowny panie prezydencie, pani minister, panowie ministrowie, panie i panowie, panie prezesie, członkowie zarządu, dyrektorzy kopalń, szefowie służb mundurowych, parlamentarzyści, panie i panowie parlamentarzyści, drodzy kapłani, wielce szanowni górnicy, wielka to dla mnie radość i zaszczyt, że tu właśnie w Turowie mogę w obecności pana prezydenta uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu, w przeddzień górniczego święta, świętej Barbary, naszego wspólnego święta. Te dni są dla nas wszystkich bardzo ważne. Kończymy rok satysfakcją, patrząc w przyszłość. Przyszłość, która stawia przed nami kolejne bardzo ważne wyzwania. Jestem przekonany, podsumowując ten rok, że wszyscy, tak jak tu jesteśmy, drodzy górnicy, jesteśmy gotowi, by tym wyzwaniom sprostać. To otoczenie górnictwa, bardzo trudne, dzisiaj stawia przed nami kolejne zadania. Zadania podnoszenia wydajności, ale również sięgania po nowe technologie. Dlatego jestem przekonany, że właśnie w otoczeniu wspaniałych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przyszłość nie tylko kopalni Turów, ale i całego sektora surowcowo-energetycznego jest w dobrych rękach i przyszłość jest stabilna. Drodzy państwo, mija kolejny rok i warto również podkreślić, że w tym zmieniającym się otoczeniu Komisji Europejskiej, w zmieniającym się otoczeniu dyrektyw i często rygorystycznych praw, które przyjmujemy do naszego prawodawstwa, ważne jest, żeby również dbać o te elementy, które pozwalają na to, żeby skutecznie realizować wszystkie zadania. Ważnym jest również podnoszenie szkolnictwa zawodowego. Jest tutaj koleżanka pani minister Marzena Machałek, która bardzo mocno o to dba, chcę to mocno podkreślić. Ale również w tym zmieniającym się otoczeniu bardzo ważne jest właściwe podejście do naszego prawodawstwa. Dlatego z tego miejsca proszę i dziękuję wszystkim parlamentarzystom, posłom i senatorom i ministrom właśnie za takie racjonalne, dobre podejście. Przede wszystkim dziękuję wam, drodzy górnicy, za bardzo ciężką, ofiarną i dobrą pracę. Tak naprawdę to wy kształtujecie miks energetyczny i to wy wypracowujecie wszystko to, co służy nam, byśmy mogli czuć się bezpiecznie. Ale z tego miejsca myślę, że mogę tak powiedzieć w imieniu wszystkich braci górniczych. Chcę bardzo serdecznie i bardzo gorąco podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Nie tylko na rynku krajowym dba o te wszystkie elementy, nie tylko makroekonomiczne i gospodarcze, ale również widzi i dostrzega wszystkie te bardzo ważne aspekty społeczne. Ale to przecież nie wszystko. Bardzo dziękujemy panie prezydencie, że również na arenie międzynarodowej bardzo silny głos jest pana prezydenta słyszany. Ten głos, który kształtuje przyszłość naszego suwerennego państwa dbającego o zaplecze surowcowo-energetyczne. Bardzo gorąco panie prezydencie dziękujemy. Myślę, że bardzo gorące brawa się należą za to. Drodzy górnicy, z okazji właśnie zbliżającego się naszego wspólnego święta życzę wam bezpiecznej pracy, życzę wiele satysfakcji, wiele radości. Niech święta Barbara nad wami czuwa. Szczęść Boże!
Dziękujemy, panie ministrze. O zabranie głosu proszę pana Piotra Dudę, przewodniczącego Krajowej Komisji NSZZ Solidarność. Szczęść Boże. Szanowny panie prezydencie, panie i panowie ministrowie, drodzy parlamentarzyści, panie dyrektorze, szanowni panowie prezesi, drodzy samorządowcy, dostojni goście, braci górnicze. Jutro rozpoczyna się w kościołach chrześcijańskich okres Adwentu. To wspaniały czas oczekiwania na najpiękniejsze rodzinne święta Bożego Narodzenia. Ale bardzo dużo naszych rodaków w okresie Adwentu czeka także na inne święto. Święto patronki górników, świętej Barbary, czyli tradycyjną Barbórkę. Przed dzień tej Barbórki spotykamy się tutaj w Turowie, w kopalni Turów, wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Chciałbym w swoim imieniu, ale także na pewno nas tutaj wszystkich podziękować panu prezydentowi, bo to pierwsza wizyta prezydenta w tej kopalni i to podczas uroczystości barburkowej. Panie prezydencie, tutaj górnicy z kopalni Turów, ale i elektrowni i całego środowiska czekało na tę wizytę. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że pan jest tutaj z bracią górniczą, ale to także szacunek dla wszystkich górników, tych węgla brunatnego, kamiennego, soli, miedzi, cynku, ropy, gazu, ołowiu, bo ten zawód zasługuje na wielki szacunek i na to święto czekają nie tylko sami górnicy, ale także ich rodziny. A wiem, co mówię, bo ja jestem synek ze Śląska i wiemy, jak się na Śląsku do tego święta przygotowujemy. Mam wiele w rodzinie górników, trochę tak pogodą, ale naprawdę na to święto się czeka i wiem, że wy tutaj też czekacie. Dlatego jest dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę tutaj wspólnie z przewodniczącym sekretariatu Jarkiem Grzesikiem w imieniu Komisji Krajowej podziękować wam za wasz trud, za waszą ciężką pracę, ale także wielki szacunek za to, co robicie, broniąc niejednokrotnie waszych miejsc pracy. Pod tym względem jesteście niezawodni. Pozwólcie, że jako związkowiec podziękuję także wam wszystkim, stronie społecznej, ale także i zarządowi całej grupy, panu prezesowi Baranowskiemu, Ostrowskiemu, panu dyrektorowi, za dialog. On trudny jest zawsze, ale konstruktywny i przynosi pozytywne efekty. Za to bardzo dziękuję jako wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. To dla mnie bardzo ważne. Wasze problemy, o których mówił pan prezydent, to nasze problemy. Lokalne, jeżeli tak mogę się wyrazić, problemy to uzyskanie koncesji na kolejne wydobywanie węgla brunatnego, ale ten globalny problem to nasza batalia o to, aby nie tylko górnictwo i energetyka, ale cały nasz przemysł mógł przez kolejne dziesiątki lat funkcjonować. A to oznacza także nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo poszczególnego obywatela. Bo niestety widzimy, co się dzieje wśród niektórych polityków na poziomie europejskim. Wielkim zagrożeniem jest przyjęta rezolucja przez Parlament Europejski, która zakłada tak zwaną neutralność klimatyczną już do roku 2050. To jest katastrofa dla nie tylko polskiego górnictwa i energetyki, ale dla całej polskiej gospodarki i indywidualnego odbiorcy. I z tym
musimy się zmierzyć i tą sprawę musimy odsunąć w czasie. Zwróciłem się w tej sprawie do pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby taką postawę, jaką przyjął na wcześniejszym szczycie Unii Europejskiej, także zaprezentował na kolejnym. Bo my musimy mieć czas, tak jak mówił pan prezydent. I jeżeli realizować tą politykę klimatyczną, to wedle porozumienia paryskiego, gdzie mamy czas do końca wieku. Ale my także nie możemy się doprosić o definicję tak zwanej neutralności klimatycznej. Co to jest ta neutralność klimatyczna? Czy to jest zero emisyjności, czy zupełnie coś innego? A już skandalem dla mnie jest to, że za tą rezolucją głosowali w części 6 polskich europarlamentarzystów. To jest dla mnie skandal, w tym 2 byłych premierów Rzeczypospolitej i potencjalny kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To jest hańba dla mnie. To jest zdrada. To doprowadzi do tego, że faktycznie indywidualny odbiorca i cała polska gospodarka stanie w ruinie. Mamy już dzisiaj przykład hutnictwa. Wygaszanie dużego pieca w Krakowie. To są skutki tej złej polityki klimatycznej. Nikt nie mówi, że nie ma być tej równowagi. Ale my potrzebujemy czasu i mnóstwo pieniędzy. Jeżeli dzisiaj Komisja Europejska gwarantuje kwotę 5 miliardów złotych na tak zwaną solidarność transformacyjną, no to jest nieporozumienie. Dlatego musimy o to walczyć. Jestem przekonany, że polski rząd stanie na wysokości zadania. Dopóki będę piastował urząd prezydenta, nie pozwolę na zamordowanie polskiego górnictwa. To słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy sprzed roku na Barbórce, na kopalni Brzeszcze. Dzisiaj pan prezydent te słowa powtórzył, może troszeczkę łagodniej, ale jest ta sama wymowa tych słów. Dlatego dziękujemy panie prezydencie za te słowa i tą deklarację, bo wspólnie jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo w temacie obrony naszej gospodarki, indywidualnego odbiorcy. Chciałbym w swoim jeszcze raz imieniu złożyć wam, braci Grunisza, najserdeczniejsze życzenia, wam, waszym rodzinom. I kłaniam się nisko za was wielki trud. I życzę także w swoim imieniu wszystkiego najlepszego. A w środę osobiście w Watykanie poproszę Ojca Świętego Franciszka o modlitwę dla was, za was i wasze rodziny. Szczęść wam Boże. Szanowni Państwo, tak już nieprzewidziane w programie, jeszcze dwa słowa. Przede wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować panu przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrowi Dudzie za to, że do tego zaproszenia, które otrzymałem od kopalni na tą dzisiejszą uroczystość, przyłożył jeszcze swoje zaproszenie, dlatego że ja przyjąłem tak, że ja co roku Piotra, pana przewodniczącego, pytam, gdzie wybiera się na Barbórkę. Mam zaufanie do Solidarności, nie ukrywam. Zawsze mówię o sobie i podkreślam to, że w jakimś tym sensie politycznym uważam się za wychowanka i w gruncie rzeczy także w pewnym sensie i ucznia prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który był człowiekiem Solidarności i zawsze nas tego zaufania do Solidarności uczył jako swoich młodych współpracowników. I dlatego, kiedy słyszę od Piotra, od pana przewodniczącego, że jedzie tu i tu, to nawet specjalnie nie pytam dlaczego. Po prostu wiem, że uważa, że jego obecność jako przewodniczącego największego związku, która zawsze jest czymś dodatkowym, jakimś elementem dodanym tej uroczystości w każdym miejscu, gdzie się nie zjawi, jest widocznie potrzebna, skoro on tam jedzie. A skoro tak, to widocznie i obecność prezydenta Rzeczypospolitej także jest zasadna, choć dobrze wiecie państwo, że to najczęściej nie są miejsca, gdzie jest różowo i gdzie są falbanki. Tylko to są raczej miejsca, gdzie potrzebny jest mocny głos i gdzie potrzebne jest wsparcie, bo są jakieś obawy, bo są jakieś wątpliwości właśnie o to, że znikną miejsca pracy, czy o to, że stanie się jakieś inne nieszczęście. I dzisiaj, kiedy mówimy o tych kwestiach klimatycznych, pan przewodniczący mówi, no nie powiedział tak mocno jak w zeszłym roku. No nie powiedział tak mocno jak w zeszłym roku, tak, ale
Chciałbym, żebyście mnie Państwo też i dobrze zrozumieli. Wszyscy. Znaczy, my musimy po prostu do tego podejść zdroworozsądkowo. I ja też tak do tego podchodzę. Bardzo chcemy chronić klimat, tak jak wszyscy. Chcemy dłużej żyć. Chcemy, żeby nie było powietrza zapylonego. Chcemy, żebyśmy my byli bezpieczniejsi, w związku z czym od tej strony zdrowotnej, żeby nasze dzieci, wnuki były bezpieczne. Przecież wszystkim Państwu na tym zależy. Nie mam do tego żadnych wątpliwości. Chcemy, żeby klimat był bezpieczniejszy, że jeżeli to możliwe, to żeby uniknąć właśnie tych nagłych nawałnic, które wynikają być może właśnie ze zmian klimatycznych, do których przyczynia się człowiek. No ale chcemy także robić to w taki sposób, żeby to nas nie załamało. Żeby ktoś, kto przez dziesiątki lat inaczej prowadził swoje sprawy, a myśmy tak mieli prowadzone nasze sprawy, jak mieliśmy, i nie jesteśmy temu winni. Doskonale wiemy, jaka była nasza sytuacja po 1945 roku przez dziesiątki lat i w jaki sposób sterowano naszym rozwojem przemysłowym. Nie jesteśmy winni tego, że dzisiaj nie mamy branż energetycznych, które są gdzie indziej na świecie, które są bardziej lub mniej bezpieczne. Tam, gdzie były dobre technologie, są bezpieczne. Więc tam, gdzie były złe technologie, nie są bezpieczne, więc może dzięki Bogu, że tych złych technologii nie mamy. Ale trzeba będzie dzisiaj myśleć o innych rozwiązaniach technologicznych, o tych, które będą bezpieczniejsze. Jeżeli mówimy o ograniczaniu emisji, to ja przede wszystkim myślę tak, o jej równoważeniu poprzez pochłanianie. A więc podejmujmy także i z naszej strony wysiłki, które do tego równoważenia się przyczyniają. Choćby poprzez edukację dzieci. Jest z nami pani minister dzisiaj tutaj, która też tymi sprawami się zajmuje. Kiedy my z żoną mówimy o akcji Sadzimy, sadzeniu lasu razem z Lasami Państwowymi, robimy to z pełną świadomością tego, że każde drzewo, każda roślina pochłania dwutlenek węgla. Więc kiedy my sadzimy kolejne drzewa, to te drzewa będą pochłaniały, czyli one będą się przyczyniały do tego zrównoważenia. Ale żądajmy, żeby także i na świecie w polityce klimatycznej ten element był uwzględniany. Żeby zeroemisyjności nie polegało tylko na tym, że będą się liczyli tylko ci, którzy mają energetykę nuklearną i ci, którzy wcześniej zabezpieczyli się w energetykę wiatrową czy energetykę solarną. Szukajmy nowych źródeł energii. Prowadźmy badania na temat wykorzystania choćby energii, która jest energią wewnętrzną naszej planety. Szukajmy nowych sposobów, tak, rozwijajmy to poprzez rozwój naszej nauki, poprzez inwestycje, także i w badania naukowe. Ale nie dajmy sobie wmówić, że musimy zlikwidować całkowicie nasz przemysł jutro i nie pozwólmy na to, aby nas do tego zmuszono. Bo chcemy się normalnie rozwijać i mamy do tego prawo, tak jak miały do tego prawo inne narody przez dziesięciolecia, kiedy myśmy nie mogli, bo byliśmy za żelazną kurtyną pod obcym butem. I kiedy nam dyktowano, w jaki sposób mamy się rozwijać. To jest dzisiaj nasz interes i dziękuję za to, że także i Solidarność, największy w Polsce związek zawodowy, który kiedyś dzięki determinacji ludzi, którzy do tej Solidarności przystąpili, jeden z drugim, nie jeden przeciw drugiemu, tylko tak jak Ojciec Święty nasz Jan Paweł II mówił, Solidarność znaczy jeden z drugim, stanęli mimo komunistycznych okowów i zwyciężyli. I wtedy wyprowadzili nas z żelaznej kurtyny. Państwo też braliście w tym udział w wielu przypadkach. Że dzisiaj nas także mądrze dalej prowadzi, broniąc tych podstawowych interesów Rzeczypospolitej i nas, ludzi, którzy w niej mieszkamy. Dziękuję za to, panie przewodniczący. Dziękuję za wspieranie takiej właśnie mądrej polityki. Bo także dzięki pana stanowisku ludzie w Polsce lepiej rozumieją, na czym polega nasza specyfika, naszej sytuacji. I nasi przyjaciele, czy to z Unii Europejskiej, czy z innych organizacji, w których jesteśmy, powinni ten element uwzględnić. Bo to jest także kwestia elementarnej uczciwości w polityce. A ona powinna być również w polityce międzynarodowej. I tego mogę państwa zapewnić. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej będę żądał. Żądam i będę żądał. Bo dla mnie to jest naturalne i to jest mój po prostu obowiązek. Jeszcze raz, panie przewodniczący, dziękuję za te słowa i za zaproszenie. Panie prezydencie, póki co energii w nas wszystkich nie brakuje do tych działań, także dziękuję bardzo. I to jest czysta energia.
Dziękujemy, panie prezydencie. Zapewniamy, że my też te słowa pamiętamy. Dziękujemy, panie przewodniczący. Dziękujemy bardzo za wszystkie ciepłe słowa i życzenia skierowane do nas, górników Turowa. Szanowni państwo, do wystąpień i złożenia życzeń zgłosiło się bardzo wielu mówców. Przykro mi, że muszę ograniczyć te wystąpienia. Czas goni. Tradycyjnie dyrektor oddziału, pan Sławomir Wochna, jest do dyspozycji państwa tuż zaraz po Akademii i nadal będą przyjmowane życzenia. Nie wszyscy zaproszeni goście mogli nam dziś towarzyszyć, ale część z nich przesłała okolicznościowe listy, które są odczytywane i będą odczytywane w naszym radiowęźle. W tym roku prosiliśmy państwa, aby zamiast dowodów sympatii do nas w postaci bukietów kwiatów wspomóc finansowo Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii imieniem Janusza Korczaka w Zgorzelcu. Na podane w zaproszeniach konto wciąż wpływają pieniądze. Bardzo, bardzo wam dziękujemy w imieniu tych dzieci. Szanowni państwo, jeszcze jedna miła ceremonia. Decyzją dyrektora oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów z okazji Barburka 2019 została przyznana odznaka honorowa. Honorowy zasłużony pracownik Turowa. Tą odznakę, otrzymują Piotr Duda, przewodniczący Krajowej Komisji NSZZ Solidarność. Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Henryk Baranowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej SA. Andrzej Kopertowski, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Andrzej Użarowski, zastępca przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, oddział Elektrownia Turów. O wręczenie odznaczeń proszę pana dyrektora oddziału kopalni Turów, pana Sławomira Wochnę i zastępcę dyrektora oddziału, pana Stanisława Sidorowicza, dyrektora technicznego. Dziękuję bardzo.